Byliśmy pod ruską granicą, teraz idziemy zobaczyć pałac z 1920 roku. Tak to wygląda tutaj z zewnątrz, jest to własność prywatna. Tak to wygląda, tam resztki. Tu jest plac, tam są dawne mury, tam jest brama. Droga prowadzi w las. Tu nie ma nic. Tu jest jakiś jeden budyneczek. Tu jest pewnie jakieś zagroda, gospodarstwo pewnie tutaj było. Zobaczymy, czy tu przejdziemy. Wszędzie są gałęzie, żeby nie poprzechodzić. I zobaczymy, czy uda nam się wejść do środka. Tam dach się wali, to tam raczej bym nie wchodził. Patrzcie się, tu już wszystko praktycznie się wali. Jak widać po gałęziach, nikt tu nie wchodził nigdy. My będziemy jako piersi. O, tu dachówki spadają. Jest, drzwi są otwarte z tej strony. Idziemy. Naprawdę, kurde, zarośnięte. Konkretnie. To już jest konkretne tutaj. Tak jak zgadłem, zagroda, stajnia. Patrzcie się, tutaj musiały być trzymane zwierzęta. Tu są koryta. Tu są koryta, idziemy dalej. Beton nad nami, czyli nic nam na łeb nie spadnie. Jeszcze czuć. Czuć jest, jak to się mówi, zwierzętami, słoma. Niewysprzątane. Zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Tam widzę, też są jakieś budynki. No, budynki, za dużo powiedziane, pozostałości. Patrzcie, wybetonowane. Kuba tam idzie. Tam już totalnie, 1,5 metra pokrzywy. Tam jest następny budynek. Czyli jest tu po prostu taki kompleks budynków. My idziemy do najważniejszego. O, ale bym się wpierdzielił. Nie jest głęboko, ale na odchody chyba. Widzę, że sufit odpada. No, to będziemy się tutaj przedzierać przez te pokrzywy. Tutaj nie wiem, co tu było. Czyli byśmy musieli wniknąć całą tutaj rodzinę. Dlaczego to tak zostawione jest? Tam jest jeden budynek, tam, tu resztka. Przejdziemy tam, zobaczymy, jak to wygląda. Może komary nas nie zezrą. Pokrzywy. Nic się nie podzieje, o, tu jest wykoszone. Czyli właściciel tu musiał coś podkosić. Idziemy szybko tam. Patrzcie, jakie tutaj. Tu była kawałek części, ale jeszcze zawaliło. Dobrze, że nie jesteśmy jeszcze za dnia, nie w nocy. Bo byśmy byli tutaj przez te pokrzywy ładnie poparzeni. Jest tu tych budyneczków. 1,5 kilometra stąd jest granica. Patrzcie się, jak to wygląda. Jeszcze jest jakiś herb. Tu specjalnie gałęzie zarzucone, żeby nie wejść. Ale to drzewo jest konkretne. Tu już nie ma sufitu. Tu widzę, się spaliło. Są resztki zwęglonego. Kominy stoją. Nie, to nie jeden. I to dość się ciągnie tutaj. Tam są wejścia do piwnic. Zaraz zobaczymy, czy tam będziemy mogli się tam wdrapać. Ściana jeszcze frontowa cała i się trzyma ładnie. Ale widać, że dużo pokoi. Dachu w ogóle już nie ma. Dość długo to stoi tutaj i niszczeje. Musimy znaleźć jakieś boczne wejście. Tam jeszcze w miarę widzę jest.
Mury jeszcze są. Jest wejście, zaraz tam będziemy wchodzić. Ale jeszcze tu chcę zobaczyć ten ogrodzenie. Czy coś tam dalej jeszcze jest za? Tu mamy resztki ogrodzenia jakiegoś. I tu mamy jeszcze jakieś ogrodzenie. I czy to była frontowa brama, czy to była boczna? No, wygląda konkretnie jako front. Ale trudno powiedzieć. No, tak reprezentacyjnie wygląda. Jak do zamku, do pałacu. Dziwne, że tam dalej nie ma ogrodzenia. Znikło. Jest to dość spory obiekt. Idziemy do środka. Przejdziemy gdzie się tylko dojdzie. Gdzie się tylko da. Uważając, żeby coś nie spadło na głowę. Oczywiście nie niszcząc niczego. Nie zabierając, nie dotykając. No, wchodzimy. Wysoka trawa, dość spora. Jeżyny, pokrzywy, wszystko tutaj jest. Tu są schody. Czyli albo to jest boczne wejście jakieś, bo raczej wątpię, żeby to było główne. Patrzcie się, sufit już jest bardzo leciwy. Musimy uważać. Nie ma wiatru. To więc jest droga do piwnicy. Patrzcie się, jak to wygląda. Patrzymy na sufit. Dziury konkretne. Tu już sufitu nie ma. Praktycznie dechy. Tak, zaraz idziemy do piwnicy. Przejdziemy tutaj, zobaczymy, czy do frontu da się przejść. Czy nie? Czy już jest zawalony, że się nie dostaniemy? O, masakra tutaj. To jest chwila, moment i to leci. Tu jeszcze jest spoko. Ale czuć starością. Czuć, że tu nikt nie był od kupy lat. Tu jest taki tarasik, schody, czyli też jakieś wejście jest. Czyli tu mają, to wiadomo, musiało mieć tu kilka wejść. No tutaj to już nie ma nic. Tu już jest. Ściana się tylko trzyma. Tutaj też. Tu dalej nie ma przejścia. I tam też nie ma przejścia. Czyli co? Wychodziłoby, że trzeba by było iść piwnicą. I piwnicą może przejdziemy do dalszego kompleksu. Tu widać schody były, spirala. I tu jest, o, takie coś. Schodów już nie ma na górę. Ktoś się zabrał. Pojedziemy, zobaczymy. Powolutku. Patrzymy na strop. Czy jest wytrzymały. Patrzcie. Dość spory. Piwnice są w idealnym stanie. I widać, że grube mury, solidne. Schody to samo. Ale to ładnie to zrobione. Czyli podpory są metalowe. Patrzcie, jak to jest zrobione z za czasów. Jak cegły są układane. Tu są bąki, one się nic nie zrobią. Śmiele bąki.
Pięknie, jakie są te sklepienia sufitu zrobione. Tutaj jakieś. Tutaj bąki chyba pilnują. Atakuje nas ten coś. Patrzcie się. Tu można przejść po całej długości. Kuba. Kuba. Chodź. Tu można przejść. Chodź, już poleciał. Patrzcie, kurde. Przejdziemy na drugą stronę. Tego całego dobytku. Patrzcie, ile tu jest pomieszczeń. Ale pięknie tu jest. Ale patrzcie, ile tu pomieszczeń. Coś pięknego. Tu są jakieś wzory. Tu gdzie nie, gdzie są jeszcze takie zaułki, takie zakamarki, takie o. I tu już jest nowe wyjście, ale pięknie tu jest porobione. Pod całym budynkiem jest porobione takie. Takie przejścia łączące ze wszystkie pomieszczenia ze sobą. Różne pokoje. Patrzcie, jak to wygląda. Tu jest, o tamta jest droga, coś myśli. Tu była łazienka. Jeszcze są płytki. Białe płytki. Tu jest następne wyjście. Wentylacja porobiona. Ściany były wszystkie na biało. Zaparuję drogę powrotną. Tak, zaznaczone mam drogę powrotną na wideo. A tu są schody jeszcze na górę. Tu jest wyjście już, cośmy przy ten. A zobaczymy, czy kawałek da się jeszcze tu przejść. Tu jest taki zaułek. Patrzcie, jakie schody. Schody na górę. Tu jest to spalone miejsce, co mówiłem wcześniej. Patrzcie się, te ściany jeszcze się trzymają do góry. Ale kurde, że to wiatr nie obali. Czyli tu musiało dojść do jakiejś tragedii, że to spłonęło. Schody, patrz, nie wchodzimy po nich, bo zobacz. One są przerdzewiałe, jak staniesz. To niestety. Ale możesz nogę przeciąć. Schodzimy, wychodzimy. Pięknie. To by było chyba, tam jest jeszcze jakiś mur w lesie, tam jest kawałek, tu jest betonowy, a tam już jest metalowy przerdzewiany, tu wychodzimy. No, praktycznie tu jest jeszcze jakaś coś, tak to wygląda tutaj ten dość szeroki, duży. No i kawałek się szło tutaj pod tych piwnicach. Przechodzimy tędy. I idziemy. Zobaczymy jeszcze. Co tu jeszcze ewentualnie byśmy znaleźli. A jak nie będziemy. Tu jest bardzo dużo pałaców. Ale tu ładnie to wygląda. Te ściany. Jeszcze są niektóre zdrowe. Szkoda.
Jedziemy dalej, zobaczymy. To tu już byliśmy. Tam jest jeszcze jeden budynek, ale to już raczej jakieś pomieszczenia gospodarcze. Nie znaleźliśmy żadnych takich jakichś fajnych znaków. Czy to akurat pałac, dwór, zamek, cokolwiek. Dobra, jedziemy dalej. Proszę subskrybować, lajkować, komentować. Czy ktoś tutaj był? Piękny. Jeszcze sobie zdjęcie zrobię, żebym miał. Do później.